No to na taka gęsta bułka, tata. Witajcie, witajcie, kochani moje, lubię przyjaciele. Serdecznie zapraszam Was na mój kanał Mukbang Marii Usiej. Kochani moje, chyba ugotowałam bułku tartu, mówi Kuba. Chociaż tak. Jest, popatrzcie, taka gęsta. Ot, i gotowała się długo, ale może gęsta od tego, że się rozpuściła. No, w słoiczku stała, ja myślałam, manna. No, ale bułku tartu też można znaczkiem zjeść. Ja mówiła już Kubie, że w dzieciństwie mama często nam buleczku moczyła w takim parnym mleczku gorącym. I my uwielbiali to jeść. Także, no nie wiem, kochani moi, no co ja zrobię? Tak to w obcym mieszkaniu się i kuchni gotuję. Ja wiem w Stargardzie u siebie, co ja mam, czy mam manny, czy nie mam, gdzie u mnie bułka tarta leży. Ja to wszystko znam. A tutaj, kochani moi, już dawno widzę tych dwa słoiczki. Jeden to w ogóle wyrzuciłem, bo to już takie się ciągnęło, ci moli. A sej był dobry słoiczek, bo mają manna tak dużo. Ja bym pomyślała, że chcieli bułki, no ale bułki też trzeba. Może kotlety usmażyli często. I dlatego musieli mieć ten dużo bułki tartej, żeby było. No a ja bułku tartu brała, bo nawet o tut widać. Bułka tarta, no, no to podobne do bułki chyba. No. Popatrz, o takie bułka. No my takie i jest, no bułka. A manna to samo, zboże, kochani moje, od mamy brała, jak kotletiki smażyłam. No widzicie. To ojciec pewnie nie zechce tego jeść, a my z Kubą wszystko zjemy. Chciałam coś takiego rzadkiego, gorącego z rana, nie tylko ci wędlinki czy ci sery jeść. I miałam się tam trochę makaronu drobnego mogłam ugotować, no ale tam chyba się nie wiem, czy kasza jakaś jaczmenna nie jest, to lepsze by było, jakbym ugotowała. No już mleko wykorzystane. Kawę też zrobił tutaj Bartkowi, pomyliłam się zamiast tutaj Kubi dać trochę mleka i tak ja dzisiaj z rana, kochani moi, to wszystko robię. No może dlatego, że głowa w chmurach, bo dzisiaj z rana idziemy zaraz do tego biura w sprawie pracy rozmawiać, przyjmy, nie przyjmy, gdzie da, do jakiego sklepu, miarki powinien by na te ciuchy wziąć ze mnie. No ja paszport zagraniczny, kartu i orzeczenia o niepełnosprawności, wszystko no jemu przywiozła. Tak, przywiozła, także mam. I jak, słodziutki, dobry, nie? Mm-hmm. Tak jak mannoczka, no co? Manna też taka delikatna i ten, a to same zboże, kochani moi. Chleb zboża i manna zboża, delikatna taka robią tam, no nie wiem. Kochani, my będziemy jadli, będziemy pili, będziemy śniadanko jadli, dlatego że jeszcze trochę Bartuś leży, bo on antybiotyki bierze, kochani moi, on źle się czuje. Kuba też bierze. Ot. No, Wiktor, córka powiedziała, żeby nie brał, dlatego że diagnozy tak naprawdę żadnej nie wstawiono. Powiedział lekarz, że do anginy daleko jeszcze u Wiktora. No, a kater, kaszel taki nieduży. Gorzej Kuba kaszle jak Wiktor, także no każdy z nas te prezębie ma grypy i kaszle i co antybiotykami wszyscy leczymy się. 20 tabletek, kochani moi, dzień u dzień po dwie tabletki pić antybiotyku, to jest bardzo ciężko na żołądek, na wszystkie organy ludzkie mi się tak wydaje. Choć ten probiotyk, on też nie działa długo, powiedziała córka, że to żywe bakterie, które czy w ludoku, czy gdzie, ona mówiła, trzeba włożyć, ja coś dobrze nie dosłyszała, to ono traci swoje wartości, też mało co pomaga. Dobrze, kochani moi, miłego dnia, miłej pracy, wszystkiego, co najlepsze dla Was, wesołych świąt, Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Bogiem. Roku. I z Panem Bogiem, kochani moi, szczęśliwego Nowego Roku też. Do zobaczenia, całuski, pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.